poświęcimy to na łóżku, żeby to Pan Bóg do jedzenia nam pobłogosławił, żeby długo nasze łódki zostało. Gospodyni będzie żałowała do tego, to mogliśmy się pochorować, a jak będzie poświęcone, to już nic z tym nie będzie w imię Ojca i Syna. Tak, i przy tym sobie będziemy życzyć wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia i zgody wśród koła gospody, z wszystkimi członkiniami i z całym światem, żeby w zgodzie żyli. Jeszcze troszkę jest. Dobrze poszło mi to. Zdrowych, pogodnych, błogosławionych świąt wielkanocnych dla wszystkich czytelników Tychy.pl prosto z Urbanowic życzy koło gospodyń wiejskich. Wesołych świąt!